Porozmawiajmy o R1. Zrobiłem nią już 1200 km, czyli mogę zrobić takie krótkie podsumowanie R1 po pierwszym 1000 km i tygodniu posiadania. Więc tak, dla przypomnienia, jest to Yamaha R1, 2003 rocznik, pierwsza rejestracja 2004. Pojemność oczywiście 1000, dokładnie 990, chyba tam 8 cm sześciennych, mogę się mylić. Moc 152 konie, aczkolwiek prawdziwa moc tego motocykla nie jest mi znana, ponieważ posiada on sportowy filtr powietrza, pełen przelotowy tytanowy układ wydechowy Aroa i power commandera z mapą wgraną, robioną indywidualnie pod ten układ. Musiałbym go jechać po prostu zhamować, żeby poznać jego prawdziwą moc. Znalazłem tylko wydruki takie, ile producent z wydechu podaje razem, bo to jest wydech sprzedawany w zestawie razem z commanderem, z power commanderem, z tego co widziałem. Czyli kolektory, tam te wszystkie rury, plus tłumik, plus filtr powietrza sportowy. Producent podaje, że oni podają moc na kole. Zaraz tutaj się to pojawi, wrzucę wam po prostu screena, bo nie pamiętam tych wartości. Aczkolwiek, żeby poznać prawdziwą moc tego motocykla, musiałbym się nim udać na hamownię. Wrażenia z jazdy, a więc tak, amortyzator skrętu według mnie w R1 ze względu na kąt główki ramy, kąt, pod jakim jest tutaj przedni zawias i moc, jaką ten motocykl ma, jest tak zwany must have. Po prostu bez amortyzatora skrętu ten motocykl ma duże tendencje do szimy. Co, jak ten amortyzator skręcę na totalne minimum, także praktycznie tak jakby go nie było, już parę razy odczułem. Amortyzator skrętu założyłem z AliExpress, możecie więcej się o nim dowiedzieć w innym tam moim filmie. W każdym razie się sprawdza się w 100%, polecam, jak za te pieniążki działa wyśmienicie. Co do samej R1, pozycja dosyć hardkorowa. Niektórzy twierdzą, że niewygodna, niektórzy twierdzą, że wygodna. Ja twierdzę, że do jeżdżenia po mieście, takiego stania w korkach, niewygodna. Aczkolwiek w trasie jakoś specjalnie jej nie odczuwam, bo jak się jedzie już tą Yamaszką tak szybciej niż te 90 na godzinę, jakąś autostradką czy coś, robi się całkiem przyjemna, wygodna. Fajnie, jak na mój wzrost, 1,78 m, jest bardzo fajnie ten motocykl dopasowany. Aczkolwiek nie jestem w stanie oprzeć pełnej stopy o asfalt, tak sobie na paluszkach stoję, mam trochę krótkie nogi. Ale jak się już do niej wtulę i sobie jadę, to jest bardzo, ale to bardzo wygodna. To tylko tak jak mówię, przy większych prędkościach. Skręca się tym, mam porównanie do Horneta 600, mam porównanie do CBR 600RR, skręca się tym jak 600. Jest bardzo zwrotna, bardzo leciutka. Chyba waga tego motocykla na sucho to jest 170 kg, więc jakimś asem, jeżeli chodzi o niską masę, nie jest, ale nie jest też jakimś ciężkim klocem. Bardzo, bardzo fajny motocykl. Prowadzi mi się bardzo, że tak powiem, tak intuicyjnie. Jak się już z niego wjeździłem po pierwszych 100 km, jestem zachwycony, jeśli chodzi o właściwości trakcyjne tej maszynki. Hamulce Gilletta. Tylniego, jak nie jesteście Marquezem, nie wiecie co z nim robić, lepiej nie ruszać, bo praktycznie od razu blokuje tylnie koło. Przód bardzo mocny, a zarazem dozowalny, wyczuwalny. Da się go dozować kropelka po kropelce, że tak powiem. Bardzo fajny ten hamulec przedni tutaj jest. Co do mojego egzemplarza z dodatków, mam tutaj crashpady, ten pełen przelot tytanowy z Aroa, przewody w stalowym oplocie hamulcowe, jakieś tam rolki tylniego wahacza, tak zwane padokowe. Frotkę dostałem, taką uchwyt sobie założyłem, widzicie, na telefon. Nawet znalazłem, jakby kogoś interesowało, jak to jest taka śrubeczka, da się tutaj ten uchwycik przykręcić, to jest jakiś chiński z ładowarką indukcyjną. Wracajmy do właściwości jezdnych motocykla. Jeżeli chodzi o moc, z moim doświadczeniem, trochę już jeżdżę na motocyklach. Umiałem Hornetem, jak to się mówi, zejść na kolano, się nim pobawić po torze. To tutaj mam bardzo, ale to bardzo duży respekt do tego motocykla. Wstaje mi na gumę z pierwszego biegu, mimo że tego nie chcę. Jak po prostu człowiek się zapomni, jeszcze zapomni, że jedzie litrem i to w dodatku R1.
na pełnym przelocie. I tak powyżej 3000 obrotów. Jak odwinę manetę zbyt gwałtownie, zaraz momentalnie na jedynce podnosi przednie koło. Na dwójce zrobił mi to też tak dwa razy. Chyba około 5-6 tysięcy obrotów. Chciałem wyprzedzić, gwałtownie dodałem gazu. Opona była rozgrzana, nie skończyło się to więc uślizgiem tyłu, a podniesieniem przodu do góry. Także z tym sprzętem, jeżeli chodzi o jego potencjał, jeśli chodzi o jego moc, przyspieszenie, na drogach publicznych praktycznie nie jesteśmy tego w stanie wykorzystać, chyba że mamy tak zwaną łańską fantazję i 7 żyć jak kot. Aczkolwiek te 7 żyć przy pełnym wykorzystaniu tego sprzętu na drogach publicznych, wydaje mi się, wykorzystalibyśmy w jakieś 2 godziny. Bardzo fajny sprzęt, bez pampersa nie wsiadać. Zdecydowanie nie polecam go jako pierwszy motocykl. Nawet nie poleciłbym go jako drugi motocykl. Teraz powstaje pytanie, jak długo jeździłeś tym pierwszym, jeżeli miałeś sportową 600, wjeździłeś się w nią, wykorzystywałeś 100% jej możliwości, latałeś na kolanie, na gumie, po prostu byłeś świadomym kierowcą, który ma olej w głowie i 600 masz już opanowaną w 100%, według mnie możesz kupić R1. Ja 600 nie miałem opanowanej w 100%, po prostu ta R1, jak to się mówi, z nieba mi spadła. I teraz będę się uczył tego, czego nauczyłbym się na 600, dużo, dużo dłużej, bo tu z tym sprzętem trzeba bardzo uważać. Każde odwinięcie manety musi być przemyślane, wyczute, jak to się mówi. Nie jest to sprzęt dla ludzi, że tak powiem, zbyt taką, jak, brakuje mi słowa, nie jest to sprzęt po prostu dla ludzi nieodpowiedzialnych. Ja, przyznam się bez bicia, czasami jestem nieodpowiedzialny, ale jest taki pozytyw tego sprzętu, jest taki, że jest on tak mocny, że się go boję, więc go po prostu nie odwijam, nie odkręcam do końca, czuję do niego pełen respekt. Strach po prostu spełnia swoją funkcję, bo ludzie odczuwają strach po to, żeby przeżyć. Gdybyśmy się niczego nie bali, nasze życia byłyby dużo krótsze. Tak już to ewolucja wymyśliła. I w przypadku tego motocykla i takiego motocyklisty jak ja, strach jest uczuciem bardzo wskazanym, wręcz niezbędnym. Co do samej mechaniki, ta Yamaszka ma przejechane tam 31 tysięcy. Rozmawiałem już z moim mechanikiem. Polecam w ogóle firmę Czyż Customs z Żor. Żory wojewódzko-śląskie. No na pewno będę musiał tutaj rzucić okiem na rozrząd, bo Yamaha zaleca co 30 tysięcy wymianę. Więc tam trzeba będzie sprawdzić łańcuszek rozrządu, czy nie jest wyciągnięty, napinacz, luzy zaworowe, to przy jednej robocie się zrobi. Poza tym myślę, że w ten motocykl nie będę wkładał więcej pieniędzy poza wymianą napędu, który już mam. No i chcę zmienić opony. Aczkolwiek przy tej mocy ona mi takie batlaksy, za które daje 1000 zł, zje po około 5000 km, więc obawiam się, że nie wystarczy mi na jeden sezon. A te opony, które mam teraz, to są z przodu chyba 6-letnie Pilot Power 3. Mówię bieżnikowo nowe. Oraz z tyłu jest Pirelli Diablo Corsa. Chyba dobrze to mówię. Po prostu Corsa, taka ta zwykła, nie Super Corsa. Też z nowiutkim bieżnikiem. Więc plan jest taki, że wrzucam sobie na przyszły, do końca tego sezonu. Nie wiem, ile to potrwa, bo mamy już październik. Jeżdżę sobie na tych oponach. W zimę wrzucam batlaksy, a jak się zjadą, znowu wrócę do tych opon. Zobaczymy. Na pewno do tego motocykla polecam kupować opony tylko z najwyższej półki. Bridgestone Batlax S22, jeżeli chodzi o moje doświadczenie osobiste, doznania z jazdy, są to bardzo dobre opony i myślę, że do tego motocykla sprawdzą się świetnie. Na pewno według mnie nieporozumieniem jest, wiem, że wytrzymują dłużej, ale kupowanie do takich sprzętów jak R1 jakichś opon sportowo-turystycznych, czyli tych takich o przedłużonym przebiegu, wydłużonej żywotności. Według mnie mieszanka w tych oponach nie nadaje się do przenoszenia takiej mocy, jakie oferują sportowe litry. No i co tu więcej mówić? Jadę właśnie na tor do Czyżowic, na Czyżoring. Nauczyć się jeździć na tym motocyklu. Człowiek uczy się całe życie. Na pewno pójdzie mi gorzej niż 600. Tor jest mały, kartingowy, bardzo techniczny.
Ja technicznie nie jestem jakimś gwiazdorem. W skali od 1 do 5 oceniłbym swoje umiejętności na 1+. Czyli na zasadzie wiem, o co chodzi, ale nie jestem w stanie tego zrobić perfekcyjnie. No nic, zrzucę wam jeszcze może, jak coś się tam ciekawego nagra, jakąś krótką relację z tego toru. Do zobaczenia w następnym odcinku. Zrobię podsumowanie jamaszki może po na przykład 2000 km. Na razie sprawuje się świetnie, nie żre oleju, jeździ fajnie. Kto się mówi, pali, skręca, hamuje, przyspiesza, jest dobrze. Dzięki i do następnego, yo!